Jest 16 sierpnia, wtorek, my jedziemy do Budwy. Chyba będziemy mieli nowego przyjaciela. Chyba wraca z nami. Jeśli ktoś chce adoptować małego pieska, to będzie do adopcji za 3 tygodnie. Kompletnie nie wiemy, co z nią zrobić. Jest słodka, ale my nie możemy zostać jeszcze jednym psem, to szczeniaczkiem. Tak naprawdę to nie jest jeszcze połowa podróży. I wszystko gryzie. I wszędzie biega. Siemanko, w kolejny dzień. Dagunia robi śniadanie. Ja ogarnąłem w środku, żeby nie było, że ja nic nie robię. Byłem zobaczyć okolice. No i jaka jest historia z pieskiem? Nie ma pieska. Chcieliśmy go oswoić, ale to było takie dzikie, że uciekł. Szalony wyskoczył wczoraj przez okno. Kiedy próbowaliśmy go uśpić, czyli przykryć kocykiem, położyć do łóżeczka kulturalnie w ciepełku, to on stwierdził, że nie obchodzą go takie luksusy. I przez to malutkie okienko, a to malutkie, po prostu wyskoczył. Uciekł. Szukaliśmy go, tam zaczepił jakieś ludzi jeszcze, ale no już nie było z pieskiem kontaktu. Dzisiaj rano go szukałem, żeby go może wziąć, chociaż tam skąd go zabraliśmy, żeby tak nie był na tej dziczy. A mamy taki piękny parking. Oczywiście tam w opisie damy współrzędne. Byli Polacy. Tam stali dwa autka, ale już pojechali. Chyba na kemping coś mówili, że tam się wykąpać. My też musimy się wykąpać. Ja już wyglądam trochę jak mop. Nie za bardzo. Daga chce iść na motorówki. Także zaraz będziemy ogarniać się. I plan. A wygląda tutaj tak. Patrzcie, jak pięknie. Płyniemy dwie osoby, pół godzinki za 140 euro. Także będzie zabawa. Super, ja spełniłam swoje marzenie, właśnie tak sobie to wyobrażałam. W końcu poczułam zew adrenalinki i o to mi chodziło. Bardzo się cieszę, że Łukasz dołączył, bo mówił o lęku przed wodą. Świetnie się razem bawiliśmy, myślę, że jemu też się podobało. Było super, jak się już ogarnie, że się nie spadnie, to można sunąć ile tylko maszyna ma siły. Na pewno w Albanii to powtórzymy. I pół godzinki to jest stanowczo za mało. Potwierdzam, godzinka minimum. Jak to u nas bywa? Zmiana planów. Mieliśmy jechać do baru nowego, starego, a teraz jedziemy gdzie indziej. Chodzimy po jakichś opuszczonych budynkach, bo zobaczyliśmy fajny widok i sobie do niego zmierzamy, a jedziemy do Podgoricy, która jest pierwszym postojem na naszej trasie, do wodospadu Niagara. Tak, jest w Czarnogórze wodospad Niagara.
No i stamtąd pojedziemy się na Prokletie, żeby już tam spać. I rano zobaczymy, co dalej z naszym życiem. A widok jest stąd taki. Autko zostawiamy w restauracji o tej samej nazwie co wodospad Niagara. Przyjechaliśmy, my oczywiście autko zostawiliśmy przed wjazdem, bo parkujemy po bałkańsku. Droga dojazdowa straszna, aczkolwiek my jechaliśmy od strony lotniska. Było dużo dziur, dużo kierowców, szalonych kierowców. No ale no nic, to są Bałkany. Przyjechaliśmy, można w tej restauracji zjeść rybkę do Podgoricy, czy pojedziemy, już nie wiemy, bo za chwilę nam zajdzie słońce. A musimy poszukać jeszcze nocleg, bo do tej Prokletii nie jedziemy. Staniemy pomiędzy, żeby jutro rano zaatakować ją, żeby Daga na 9 zużyła na koniki, się dowiedzieć, czy są. No i co, jesteśmy na tym pięknym wodospadzie, ale tu nic nie ma. Rzeka wyschła. Wodospad wysechł i myślę, że jedyny czas na to, żeby go zobaczyć, to jest właśnie czas maja, kwietnia, kiedy poziom wód tutaj znacznie się podnosi. My możemy podziwiać jego koryto lub pozostałości, ale i tak wygląda imponująco. No, także wodospad był, ale go nie ma. Jest to rzeka Cem. Zaczyna się ona w Prokletii po stronie albańskiej. No, ale no niestety nie w tym odcinku. Widocznie musimy do Czarnogóry jeszcze przyjechać. Restauracja jest świetna, z pięknym klimatem, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jedna z niepowtarzalnych, jakich mieliśmy, w środku jest wodospad. Na zewnątrz świetne tarasy, a co ważne, że nie ma tutaj tradycyjnych dań typu pasta, pizza, kebab, tylko można zjeść ich tradycyjne dania z grilla, z jagnięciny, baraniny czy rybki, z czego właśnie słynie Czarnogóra. Także na nas zrobiła restauracja ogromne wrażenia i z pewnością wrócimy tutaj skosztować ich mniejszych specjałów. Dziś już mamy pełne brzuszki, więc po prostu trzeba tutaj wrócić. Ta okolica jest usłana winogrona. Jest tutaj mnóstwo terenów, gdzie one rosną. Są winnice, a czarnogórskie wina skosztowaliśmy 3. Są, no piliśmy lepsze, ale no. Czarnogóra to także wina, więc można tej winnicy także zwiedzić. Tam wszędzie są winogrona. Jadąc drogą, mamy kolejne zwierzątko. Dzisiaj trafiliśmy na żółwia. Udało nam się go uratować, nikt go nie rozjechał. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że żółw jest moim ulubionym zwierzątkiem. Wypuścimy go tutaj do winnicy, to na pewno nic mu się nie stanie. Leć, maluchu! Ale słodziak! Patrzcie, jaki piękny żółw! Tutaj nie spadnie z klifu i nikt go nie rozjedzie. Ale ten jest biedak. Nie mogę, ja się do tego nie nadaję. To jest taki wchudzony. Daj im troszkę wody. Ja im dam wodę. Omijamy Podgoricę, nie jedziemy do stolicy, pojechaliśmy na zakupy i wracamy do Piesku, kupiliśmy im karmę, 7 kg suchej i mokrą i mamy kości i idziemy teraz je dokarmić i zostawimy jeszcze coś, bo pewnie jutro też spotkamy pieski i w ogóle najgorzej, że w Albanii też ich jest tam mnóstwo i my nie wiemy, jak sobie z tym poradzimy. No, widzieliśmy o tym, że jest dużo bezdomnych psów i widzieliśmy tylko, jak wielka jest tego skala. Brak świadomości ludzi na ten temat, jest straszny upał, te psy nie mają wody, nic do jedzenia. No i wiadomo, czym więcej jest bezdomnych psów, tym będzie ich jeszcze więcej, bo one się rozmnażają, nie są sterylizowane, więc
ten problem będzie tylko narastał. Ja osobiście jestem w szoku, że nie ma tu żadnych organizacji, schronisk, nikogo, kto zająłby się tymi psami, sterylizacją i po prostu dokarmianiem. Jest za to mnóstwo turystów, Niemców, właśnie Polaków, którzy zatrzymują się dokarmiać te pieski, no ale to jest tylko taka pomoc doraźna na przeżycie. Kolejny piękny poranek, postój mamy dzisiaj w takim fajnym miejscu przy granicy z Albanią i mieliśmy tam na dole spać, ale stoi już jakieś autko, nie chcieliśmy przeszkadzać im, bo jesteśmy my i oni na takich mokradłach koło jeziora Szkoderskiego. Odpaliliśmy drona i zaraz jedziemy na Prokletije, jak to mówią po serbsku. Wzięliśmy panią na stopa i mówię, że tam jest pięknie. Tu też jest pięknie. Jesteśmy w Łzanie, przyjechaliśmy, jest to miasteczko tak hardkorowe, w sumie wieś, że jest jedna asfaltowa droga, a reszta jest takich małych, dość stromo nachylonych do jazdów, do gasthofów, więc lepiej zostawcie auto niżej i sobie przejdźcie, jeśli szukacie noclegu tak jak my. My go znaleźliśmy w gasthofie De Dusi i zapłaciliśmy za niego 154 zł i mamy w tym rano śniadanie. Czytaliśmy w internecie, że bardzo obfite i jeszcze dają na drogę, ale przede wszystkim możemy się wykąpać, nawet zrobić pranie, bo pani nam udostępni swoją pralkę, ale tutaj zaraz za płotem jest wyjście na szlak do Złej Kolaty, więc no ułatwi nam to jutrzejsze wyjście. W dodatku udało mi się tutaj załatwić koniki, więc cieszę się, że w końcu będę mogła zrealizować swoje pasje i troszeczkę pojeździć w czarnogórskich górach. A teraz robimy śniadanko w towarzystwie dwóch pięknych krówek. I dzisiaj spędzamy dzień na chillaucie, regenerując się przed jutrzejszym, dość wymagającym trekkingiem. Nie uwierzyć jaka beka. Łukasz jest mega kotem i odważył się pojechać ze mną w rajd, nigdy nie siedząc na koniu. Cześć mały! Przywitajmy się. Jestem Łukasz, a ty? Nazwę cię Siwy, bo jest siwy. Gdy będziesz wiedział co zrobić, to Tomu załóż na to. No. I po prostu się trzymaj. Bardziej to jest spacerkowa jazda niż faktyczna jazda konna. Nie możemy pojechać ani kusem, ani galopem, bo są straszne kamienie, więc robimy mały spacerek. Dla Łukasza to dobrze, bo przynajmniej jak na pierwszy raz się nie zrazi. Mamy fajne widoczki, więc poznajemy Czarnogórę z perspektywy siodła.
No i się nasz rajd skończył niespodziewanie. Wylądowałem dzisiaj na koniu i nie żałuję tej decyzji. 40 euro wydane, ale było warto, na pewno to powtórzymy. Chciałbym w Polsce troszkę nauczyć się jeździć kusem, a później galopem, bo ogarnąłem jak skręcać, ale ten mój koń był jakiś stary, albo one są takie cwane, inteligentne. Jak miał iść pod górkę, on znał trasę. Jak miał iść pod górkę, to on nie chciał, chciał iść inną drogą, bo była łatwiejsza. Trzeba było go gnać i że ja nie umiałem nim sterować, no to on w ogóle wyczuł to i on powiedział, że nie chce. Ale później dało radę. No, jak już później zobaczył, że wracamy do domu, no to już kusem. Także nie musiałem nic robić, a on ogarnął to, że my chcemy kusować. Taka prawda, konie to sprytne bestie i trzeba poświęcić kilkanaście godzin, żeby nauczyć się dobrze nim jeździć, sterować, więc to, że Łukasz dzisiaj wsiadł na konia, przełamał i te konie są tak nauczone dla turystów, że jeden jedzie za drugim, no to w zasadzie jest spory plus, bo to znaczy, że każdy może pojeździć. Ja się nie wybawiłam, bo w zasadzie była to przejażdżka spacerowa, ale fajne widoczki rekompensowały to wszystko, więc cieszę się, że Łukasz się nie zraził, spróbował, jak to jest jeździć na koniu. Mam nadzieję, że w Polsce pójdzie na lekcje i faktycznie nauczy się jeździć tak, żebyśmy mogli już sobie pogalopować po plażach, łąkach, bo to jest wtedy zupełnie inna jazda. Także fajnie jest dzielić pasję z drugą połówką. Dziękuję. To prawda. To najlepsze, co można robić razem w związku, dzielić wspólne pasje. Naprawdę. Świetny dzionek. Mam nadzieję, że jutro zakwasy pozwolą nam wejść do góry, bo Łukasz sobie jeszcze nie zdaje sprawy z tego, jak go będzie wszystko jutro bolało.